Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Słoneczko świeci, jest dosyć chłodno, ale już jest o wiele przyjemniej niż w ostatnich dniach. Najbliższą noc zapowiadają jeszcze dosyć chłodną, ale już nie będzie tak okropnie jak przedwczoraj. W dzisiejszym filmiku zajmę się moimi narcyzami, które już przekwitły, tulipanami, hiacyntami i ciemiernikami. Narcyzy pięknie kwitną, są bardzo ładne, no i mają tę zaletę, że myszy ich nie zjadają, więc można spokojnie sadzić cebulki i nie bać się, że w przyszłym roku będzie pusto na rabacie. Ale po kwitnieniu liście narcyzów wykładają się. Kładą się na inne rośliny, które są obok. No i też jeżeli rosną w jakimś takim reprezentacyjnym miejscu, to takie pokładające się liście nie wyglądają ładnie. Wtedy można je związać po prostu w takie snopeczki. Ja nie związuję wszystkich narcyzów w snopeczki. Związałam tutaj tylko te cztery małe kępki, ponieważ tutaj liście kładły mi się na mojej nowej piwonii Itoch. To jest piwonia Cora Louise i chyba będzie kwitła w tym roku, bo widzę, że ma ładne pączki. Jeżeli te pączki nie zaschną, to roślinka będzie mi kwitła i zobaczę pierwszy raz własne kwiatki tej odmiany. Przed związaniem liści narcyzów warto jest obciąć przekwitnięte kwiaty z kawałkiem łodyg. Nie wycinamy całości, bo to raz, że byłoby trudniejsze, a dwa, te łodyżki są zielone, więc one cały czas asymilują i dostarczają roślinie substancji pokarmowych. I właśnie o, te narcyzy na przykład zawiązały nasiona, więc to jest też ważne u odmian, które zawiązują nasiona, że usunięcie tych przekwitłych kwiatów spowoduje, że roślina nie będzie tracić sił na zawiązywanie nasion. No tutaj taką mam odmianę, która nie zawiązuje nasion, więc tutaj usunięcie tych przykwitniętych kwiatków jest tylko kwestią estetyki. Więc jeżeli nam to przeszkadza, to po prostu usuwamy pędy. Oczywiście dwoma rękami jest to łatwiej robić, ale o, z kawałkiem pędu to bardzo szybko idzie. I w ten sposób będziemy mieć oczyszczoną kępkę z przekwitłych kwiatów. Hiacynty, które przekwitły, też warto usunąć te przekwitnięte kwiatostany. Brzydko wyglądają. Tutaj akurat była taka odmiana o ciemnofioletowych kwiatach, więc tym bardziej te przekwitnięte kwiatki wyglądają paskudnie. Takie są czarne, więc po prostu wycinamy te przekwitnięte kwiatki. I już mamy roślinkę gotową. Niech zbiera siły do kwitnienia w przyszłym roku. Ostatnie chłodne dni powstrzymały trochę rozwój roślin i tulipany dalej kwitną. Ale mam tutaj jedną odmianę, która już przekwitła. I u przekwitniętych tulipanów też usuwamy tylko te łodyżki, na których kwiaty przekwitły. Liście, które były na tych łodyżkach, zostawiamy. One są ważne dla rośliny i roślina dzięki temu będzie w przyszłym roku miała ładniejsze kwiaty. I tak będę robić ze wszystkimi tulipanami, które przekwitną. Teraz jestem przy ciemiernikach. Kwiaty ciemierników cały czas wyglądają bardzo ładnie, ale tutaj torebki nasienne są już mocno rozbudowane i niedługo zaczną się z nich wysypywać nasiona. Ja nie chcę, żeby ciemierniki rozsiewały mi się bez kontroli w ogródku, dlatego wszystkie te
pędy kwiatowe teraz pousuwam. One jeszcze wyglądają całkiem ładnie, są zielone i te zielone kwiatki wyglądają nawet ładnie, ale później rozsiewają się jak szalone. Dlatego muszę je powycinać. I tak powycinam wszystkie pędy z kwiatami. Dzięki temu w przyszłym roku nie będę miała siewek z nowych nasion. I tutaj też one wyglądają jeszcze całkiem ładnie. No i tak chwilami szkoda jest usuwać, ale niestety nieusunięte bardzo mocno się rozsiewają, dlatego lepiej jest je wyciąć. Rabatę będą zdobić piękne, żywozielone liście. A z takich uciętych gałązek można zrobić bardzo ładny bukiet do domu. Piwonie są już duże, więc zaczęłam ustawiać podpory koło krzewów. Dzięki temu nie wywrócą się, kiedy kwiaty będą duże i ciężkie. Na koniec filmu jeszcze chwila z narcyzami tacetta, które mają po kilka kwiatków na jednej łodyżce i kwitną dużo później. I tak myślę, że w tym roku na jesieni dokupię sobie kilka odmian właśnie takich pięknych narcyzów. Tutaj są żółte pełne, a tutaj są śliczne, kremowe pełne z takimi żółtymi znaczkami między płatkami. Bardzo ładne. Tutaj pod tą kaliną nie mają zbyt dobrego miejsca, ale będę musiała je przesadzić, jak zaschną im liście w jakieś ładniejsze, bardziej eksponowane miejsce. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam na następny. Do zobaczenia.